tej pieśni przypomnieliśmy sobie jeszcze jeden element naszego zgromadzenia, dlaczego tutaj jesteśmy, czy dlaczego tutaj przychodzimy, właśnie żeby błogosławić naszego Pana, wierząc, że On jest tutaj obecny pośród nas. Chciałem tylko przypomnieć, że jesteśmy w takiej serii poznawania kluczowych, najważniejszych doktryn, prawd wiary, zgodnie z tym, co zaleca apostoł Paweł w liście do Tytusa, aby głosić to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Naszym tekstem wyjściowym jest tekst, który możemy właśnie w tym liście, w liście do Tymoteusza, przepraszam, do Tytusa przeczytać w 2 rozdziale, 11 wiersz, gdzie czytamy 11 i 13 wiersz takie słowa. Pojawiła się bowiem łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi i wiersz 13 w oczekiwaniu szczęśliwej nadziei i pojawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, tak na marginesie, ten tekst jest jednym z kluczowych tekstów, które wskazują na tym, na fakt boskości Jezusa Chrystusa, że jest On Bogiem. Ale my dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na ten aspekt prawdy wiary, jakim jest prawda o Mesjaszu. O Mesjaszu. Mówiliśmy o stworzeniu, mówiliśmy o wybraniu, mówiliśmy o odkupieniu i przy tym fakcie odkupienia troszeczkę wspomnieliśmy, ale nie do końca, kto jest tym odkupicielem. Kto jest tym odkupicielem? Mamy taką historię w Starym Testamencie zapisaną, kiedy prorok Natan odwiedził króla Dawida. Jak pamiętamy, żeśmy o tym też wspominali, miał on pragnienie zbudować Bogu świątynię. Bóg mu powiedział, że tą świątynię zbuduje jego syn, ponieważ do tej pory Bóg spotykał się, tym miejscem zgromadzeń był namiot, namiot zgromadzeń. Ale prorok przychodzi do króla Dawida i mówi, że to jego syn właśnie zbuduje tą świątynię, co mogło być w pewnym sensie zasmucające, bo wiecie, jak ktoś ma jakieś takie, jak to mówimy, dobre intencje, pragnienie coś dobrego zrobić dla Boga, a Bóg mówi, wiesz, to nie ty, to tamten to zrobi, więc mogło go troszeczkę to może zasmucić, ale zamiast zasmucenia Natan przekazuje mu również dobrą wiadomość. I tak sobie pomyślałem, że to jest taka historia, która by się nadawała na taką sytuację, jak to czasem ktoś do kogoś przychodzi i mówi, mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą, którą chcesz pierwszą usłyszeć. Jak to jest u was, kiedy zdarza się wam tak? Ktoś wam mówił, tak? I jaką wybieracie, najpierw dobrą czy najpierw złą? Ewa, złą najpierw? Tak. Wiecie, dobrze jest najpierw złą, bo potem tą dobrą można sobie osłodzić. A co z tego, jak powie nam na początku dobrą, a potem... Tak. Tutaj on mówi najpierw tą złą wiadomość. Słuchaj, no dobrze, ale to nie ty wybudujesz, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zdecydowanie lepsza niż ta, a mianowicie, mówi Natan, twoje królestwo będzie trwać na wieki. Słucham? Zaraz. Moje królestwo będzie trwać na wieki, czyli ja będę żył... No bo jak moje królestwo? Oczywiście tu nie chodziło o to, że Dawid będzie wiecznie żył, ale jego królestwo będzie królestwem, które będzie trwać na wieki. Jak to możliwe? Kim będzie ten król, którego królestwo będzie trwać na wieki, które będzie wiecznym królestwem? Właściwa odpowiedź brzmi Jezus. Jezus. To taka historia, dzisiaj nie ma już dzieci, są na szkółce, ale na szkółce właśnie w czasie zajęć, kiedy opowiadane są historie biblijne, pani nauczycielka mówi, co to jest, chodzi po drzewie, ma, jest rude, ma puszysty ogon i skacze z gałęzi na gałąź. No i dziecko mówi, no jak to na religii, no, trzeba odpowiedzieć, że Jezus, ale wydaje mi się, że to jednak wiewiórka.
dlaczego ja o to zapytałem, bo mogą nam inne skojarzenia przyjść do głowy, ale tą osobą, która właśnie będzie wiecznym królem i którego królestwo będzie wieczne, jest Jezus. Jest Jezus. Oczywiście od Dawida minęło 28 pokoleń, aż ta obietnica została zrealizowana, a jednocześnie ten król, Mesjasz, który przyszedł tak niepozornie, tak praktycznie w ukryciu, tak gdzieś tak, tam pasterze gdzieś jakoś, coś tam tak, to tak król nie przychodzi. Szczególnie ten, którego ma być królestwo wieczne, tak? To coś z tym takie niepozorne, takie niezauważalne, bez rozgłosu, bez dźwięku trąb, bez orszaku. Tak, to jego pierwsze przyjście, przyjście tego Mesjasza i tego króla jest niepozorne, niezauważone przez wielu, ale miejmy na uwadze, czy miejmy w pamięci to, co czytamy w objawieniu Jana, a teraz na spotkaniach w czwartek studiujemy tą dosyć trudną księgę, Księgę Objawienia, gdzie w 19 rozdziale inny obraz czytamy króla. Inny obraz tego powtórnego przyjścia jego, gdzie Jan mówi: i zobaczyłem otwarte niebo i oto biały koń, a ten, na którym siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy jak płomień ognia, na jego głowie wiele diademów, ma wypisane imię, którego nie zna nikt poza nim samym. Ubrany w szatę skąpaną we krwi, bo jego imię brzmi Słowo Boga. I szły za nim wojska, które są w niebie, na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior, a z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobić narody. On sam będzie je pas laską żelazną i on depcze tłocznię wina szaleńczego gniewu wszechmogącego Boga. A na szacie i na swoim biodrze wypisane ma imię Król Królów i Pan Panów. To już nie to dzieciątko ze stajenki w Betlejemie, tylko ten, który na białym koniu się pojawi, Pan, Król Królów i Pan Panów. To jest ten, który jest królem odwiecznego królestwa. Tak jak wspomniałem na początku, mówiliśmy o odkupieniu w ubiegłym tygodniu, wcześniej jeszcze mówiliśmy o wybraniu, wcześniej jeszcze mówiliśmy o stworzeniu. Dzisiaj będziemy mówili o tym odkupicielu, którym jest Jezus Chrystus, o Mesjaszu. Oczywiście w tytule dzisiejszego kazania niektórzy z was, kto mają nawrotnik, tam zauważyli, kim jest Jezus Chrystus, Mesjasz. I chciałbym, żebyśmy sobie tutaj rozgryźli, jeżeli tak mogę użyć takiego słowa, to pojęcie, to słowo, to imię. Niektórzy może do końca nie wiedzą, dlatego przybliżę wam. Mianowicie Chrystus jest to grecki odpowiednik hebrajskiego słowa Mesjasz. Meszaja, Meszija, spolszczone oczywiście na Mesjasz, tak? Czyli to, co po hebrajsku brzmi Meszija, po grecku brzmi Chrystos. To, co po hebrajsku brzmi Mesaja czy Meszija, spolszczone to Mesjasz. A więc kiedy mówimy o Mesjaszu, mówimy o Chrystusie, to jest ta sama osoba. To jest ta sama osoba. Więcej to słowo, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, czyli to określenie, ta nazwa Meszija i Chrystos oznaczają namaszczony, pomazany lub pomazaniec, wybraniec. Pierwotnie używano tego tytułu wobec królów. Pierwszym namaszczonym pomazańcem Pana, wiecie kto był? Ktoś może pamięta, kto był pierwszym pomazańcem Pana? Król Saul, tak. Król Saul, on był pierwszym pomazańcem Pana, a następnym był oczywiście Dawid, tak? To był Dawid. A więc to słowo pomazaniec związane było wcześniej również z majestatem królewskim, z kimś, kto był właśnie pomazany na króla. W Nowym Testamencie wielokrotnie słyszymy imię Mesjasz lub Chrystus, ale pojawia się i to, czyli hebrajskie i greckie. I zawsze odnosi się do Jezusa. Jezus w ten sposób był określany. Na pytanie, za kogo ludzie uważają, Piotr z natchnienia Bożego mówi: Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga
żywego. A wcześniej jego brat Andrzej, zaraz na samym początku w Ewangeliana możemy czytać, po spotkaniu z Jezusem przychodzi właśnie do Piotra i mówi: spotkaliśmy Mesjasza. Spotkaliśmy Mesjasza. To właśnie Mesjasz jest tym obiecanym odkupicielem, tym uosobionym odkupicielem, który przyszedł, aby przez swoją śmierć na krzyżu odkupić nas z naszych grzechów i dać nam łaskę zbawienia. A teraz czekamy na Jego ponowne, powtórne przyjście. Tym razem jednak Jezus nie przyjdzie tylnymi drzwiami, po cichu, gdzieś tam w stajence, ponieważ Jego Królestwo zostało już ustanowione, Jego poddani Go znają. To, co było kiedyś niezrozumiałe, co było może zakryte, teraz jest znane i przyjdzie jako właśnie Król Królów i Pan Panów. Jego powrót będzie wielki i chwalebny. To najprostsza wersja, można powiedzieć, historii zbawienia. Ale my chcemy zadać sobie to pytanie, które zaraz na samym początku padło. Kim jest Mesjasz? Kim jest Chrystus? Naszym tekstem, który będzie nas prowadził, w tym jest tekst z Ewangelii Mateusza. Właśnie te wspomniane słowa, przeczytamy cały ten fragment, 16 rozdział i czytamy od wiersza 13 do 18, tak. A gdy Jezus przybył w stronę Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Pyta ich: a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Szymon Piotr powiedział: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus zaś odpowiedział mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec w niebie. Oświadczam ci zaś: ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję kościół mój i bramy Hadesu nie przemogą go. Panie Jezu, kiedy chcemy mówić i poznawać Ciebie jako Mesjasza, czerpając z Twojego słowa odpowiedź na to pytanie, pozwól, żeby każdy z nas, wychodząc stąd, mógł odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Kim jest Mesjasz? Amen. Ten fragment jest kluczowym fragmentem, bo tutaj właśnie pojawia się to pytanie: za kogo mnie ludzie uważają? Kim jest Jezus? I jak widzimy, różne odpowiedzi pojawiają się, w większości jakby związane z jakimiś prorokami, tak? Ale wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy w gronie tych ludzi. Że wyobraźmy sobie, że dzisiaj z jakiegoś powodu nagle Jezus fizycznie się pojawia na tym miejscu, staje tutaj z przodu i zadaje nam to pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla was? To pytanie i odpowiedź na to pytanie zawiera w sobie moc, moc zmieniającą życie. To, co Piotr odpowiada: ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Syn Boga Żywego. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Czy to prawda, że Jezus jest Mesjaszem i czy to można sprawdzić? Żyjemy w świecie takim, w którym więcej jest wątpliwości niż rzeczy pewnych. Żyjemy w świecie takim, w którym wiele rzeczy, wiele prawd jest poddawanych pod wątpliwość. Czy to, że Jezus jest tym Mesjaszem, Chrystusem, czy to jest prawda? W jaki sposób to możemy sprawdzić? Jest dalej napisane, dalej czytamy, że On, Chrystus, zbuduje Kościół, który nie ulegnie zniszczeniu. Nie ulegnie zniszczeniu. Tutaj kilka słów, wiecie, kiedy studiowałem ten fragment i przyznam szczerze, ten przekład uzmysłowił mi to, bo padają takie słowa ze strony oczywiście Szymona, tak, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, i Jezus mu co odpowiada? Zajrzyjmy do tekstu. Nie patrzcie na mnie, tylko w tekst patrzcie. Nawet jak macie go w komórce. Co Jezus mu odpowiada?
I teraz chciałbym, żeby ktoś przeczytał może nie z tego Nowego Przymierza przekładu, tylko z, na przykład z warszawskiej Biblii albo z jakiejś innej, może tysiąclatkę ktoś ma. Jaka jest odpowiedź Jezusa na tą deklarację Piotra? Czyli 18 wiersz. Ktoś może na głos przeczytać? Nie, 18. No tak, czyli dużo się to nie różni. Ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję kościół mój i bramy Hadesu nie przemogą go. Proszę, kamień. Dokładnie. No, bardzo dobrze. To jest tłumaczenie jakie? Nowe Przymierze. Tam jest jeszcze jest kamień. Tak, ciekawe, że to jest też Nowe Przymierze. To jest dosłowne, tak zwane literalne tłumaczenie. To jest bardzo ważny fragment, dlatego że kiedy to czytamy, to w naszym pierwszym odczuciu, kto jest fundamentem, na którym jest zbudowany Kościół? Piotr. I tak niestety wielu ludzi myśli, i to jest błąd. Kościół nie jest zbudowany na Piotrze. Kościół nie jest zbudowany na fundamencie, którym jest Piotr. Fundamentem, na którym zbudowany jest Kościół, jest Jezus Chrystus. Stwierdzenie Piotra, to wyznanie Piotra jest fundamentem. W nim zawiera się fundament Jezus Chrystus. Apostoł Paweł o tym powie w liście do Koryntian, mówiąc, że nikt innego fundamentu nie może założyć, jak ten, który jest założony, a jest nim Jezus Chrystus. Kościół nie jest oparty, założony na człowieku. Kościół jest założony, oparty o Jezusa Chrystusa. On jest fundamentem Kościoła. On jest, to jest, uwierzcie mi drodzy, przez wiele lat ja też tak myślałem, tak, no to Piotr skała, to znaczy, że na nim. Czyli to jest Kościół, tak jak uważa się, Piotrowy. Nie, Kościół jest Chrystusowy. Kościół jest Jezusa Chrystusa. On jest głową tego Kościoła. On jest głową. W tym właśnie przekładzie, i za to muszę podziękować tłumaczowi, jest właśnie na dole tak napisane, takie wytłumaczenie. Skałą tą nie jest Piotr, lecz jego epokowe wyznanie, że Jezus jest Chrystusem. To wyznanie, to świadectwo jest fundamentem, na którym jest dalej zbudowany Kościół. I dalej jest bardzo ciekawe wytłumaczenie, bo tu jest powiedziane i bramy Hadesu nie przemogą go, czy też bramy piekielne nie przemogą go. Tutaj jest takie określenie i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Lub niżej jeszcze pochodu Kościoła nie zatrzyma moc śmierci, nie pokona go żaden wrogi plan. Chciałem zadać pytanie, czy to jest prawda? Popatrzcie na siebie. Wy jesteście żywym dowodem, że to jest prawda. Setki lat, tysiące lat minęły i Kościołu nikt nie pokonał. A chcieli. I chcą nadal. Na wszystkich kontynentach chrześcijanie są, byli i będą prześladowani. Ale nieważne jakie prześladowanie, nieważne, nawet gdyby wszystkie bramy piekielne stanęły przeciwko, Kościoła nic nie zdoła pokonać, albo tak jak tu jest powiedziane, zatrzymać w tym rozwoju i pochodzie. Dlatego, że jest on oparty na Chrystusie. Na Chrystusie. A my jesteśmy żywym dowodem tego, co powiedział Jezus Chrystus. Jego Kościół, jego aktualna obecność tutaj na ziemi jest tego dowodem. Główną ideą tego tekstu jest stwierdzenie, Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Jeśli nic nie zapamiętasz dzisiejszego kazania, zapamiętaj tą jedną ideę. Jezus jest Chrystusem, jest Mesjaszem, jest Synem Boga Żywego. Pieśń, które śpiewaliśmy,
Muszę powiedzieć siostrze Bożenie, że kiedy ona wybrała te pieśni, myślę, tyle nowych pieśni, niektóre musieliśmy ćwiczyć dosyć długo, niektórzy mówią, ja nie znam, ja też napisałem, że nie znam, ale w większości, jeżeli nie wszystkie, one odzwierciedlają właśnie tą prawdę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, że jest Mesjaszem, jest Chrystusem i jest Synem Boga żywego, jest żywym obrazem, dowodem, że jest Synem Boga żywego. A jeśli Jezus nie jest tym, za kogo się podawał, jeśli ta obecność tutaj Kościoła nie ma żadnego znaczenia, to co począć z naszymi grzechami? Co począć z poczuciem winy? Gdzie go utopić? Jak się go pozbyć? Do kogo z tym pójść? Kto nas uratuje? Kto wykupi? Kto zbawi nas od naszego marnego postępowania? Jeśli On jest Mesjaszem, jeśli On jednak jest Synem Boga żywego, tak jak słyszeliśmy w tej deklaracji, to co ja mam z tym zrobić? Jakie to ma dla mnie znaczenie? Jakie powinno mieć na mnie to wpływ? I pozwólcie, że zaproponuję trzy jakby odpowiedzi na to pytanie. Praktyczne zastosowanie tej prawdy, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego. Po pierwsze, tylko Jemu powinniśmy oddawać chwałę. Tylko Jemu powinniśmy oddawać chwałę. Jezus Chrystus jest Mesjaszem, dlatego oddajemy Jemu chwałę. Tylko Jezus jest godzien naszej chwały. Pamiętajmy, że to, czemu oddajemy chwałę, napędza nas, prowadzi nas, nadaje sens naszemu życiu. Jeśli Jezus jest Mesjaszem, Chrystusem, Synem Boga żywego, to Jemu będziemy oddawać chwałę. To stwierdzenie, że nie ma nic innego bardziej wartościowego czy ważniejszego w moim życiu niż życie dla Jego chwały. Na jednym ze spotkań małżeństw, czy to było nawet spotkanie takie przed małżeństwem, zadałem pytanie dla przyszłej pary młodej, z jakiego powodu chcecie wstąpić w związek małżeński? No, powodów jest bardzo dużo. Są bardziej przyziemne, bardziej uduchowione, ale jak do tej pory żadna para nie wpadła na to, żeby powiedzieć, wchodzę w związek małżeński dla chwały Bożej. Nie no, przepraszam, no kto z was się ożenił dla chwały Bożej albo wyszedł za mąż? Ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Apostoł Paweł będzie mówił w innym miejscu w liście do Kolosan, wszystko co czynicie, czy się żenicie, czy się nie żenicie, czy żyjemy, czy umieramy, czy jemy, czy pijemy, cokolwiek, wszystko czynimy dla chwały Bożej. Dla chwały Bożej. Dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście chwały można oddawać na różne sposoby, śpiewać, słuchać słowa, rozmawiać, ofiarować, służąc. Ale właśnie, nawet w tych prostych, codziennych sytuacja. Kiedy dzisiaj pójdziecie do domu i będziecie, myślę, że niektórzy z was, jeśli nie większość, zasiądziecie do stołu i będziecie jeść obiad. I może niektórzy z was modlą się przed jedzeniem, dziękując za dary. To zachęcam, żebyście mogli dzisiaj przy obiedzie powiedzieć, Panie Jezu, jemy ten obiad dla Twojej chwały. Panie Jezu, poprzez ten posiłek chcemy Tobie oddać chwałę. I to, wiecie, takie stwierdzenie wymaga chwili zastanowienia. Za co? To nie chodzi, żeby wypowiedzieć tylko takie jakieś słowa, tak? Chwalimy Ciebie, Panie. Tak jak czasami śpiewamy takie, chwalę Ciebie, Panie i tak. Ale za co? Co jest podstawą tej chwały, tak? Warto się nad tym zastanowić. Ten tekst nas dzisiejszy mówi tym źródłem, tym, co powinno napędzać naszą chwałę, jest fakt, że On jest naszym Odkupicielem, Chrystusem, Synem Boga żywego. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale będzie zachęcał nas, mówiąc w pierwszym wierszu, aby nasze życie było miłą ofiarą, czymś poświęconym, oddanym Bogu dla Jego chwały. Kochani, czy nie jesteśmy wdzięczni, że nie musimy dzisiaj tutaj przyprowadzać owiec, cieląt, krów? Wyobraźcie sobie, jakby to miejsce wyglądało. Tam ryczą, tam beczą. My jesteśmy wezwani, aby nasze życie było żywą, świętą, miłą Bogu ofiarą. Bóg uwalnia nas od
tych ofiar, a oczekuje, żeby nasze życie w każdym wymiarze przynosiło Jemu chwałę. Nie tylko tu, nie tylko teraz, nie tylko kiedy śpiewamy, ale w każdym miejscu, w każdym wymiarze. Po drugie, Jezus jest Mesjaszem, dlatego tylko w Nim powinniśmy mieć nadzieję. Tylko On powinien być źródłem naszej nadziei. Tylko Jemu oddajemy chwałę, tylko On powinien być źródłem naszej nadziei. W Nim i tylko w Nim możemy i powinniśmy pokładać nadzieję. Żyjemy w świecie, który desperacko szuka nadziei. Ale gdzie ją znajdzie? W kim ją znajdzie? Kto może dać światu, kto może dać Tobie i mnie nadzieję? Nadzieję trwałą, niewzruszoną. Dzisiaj chcemy to jasno powiedzieć. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Mesjasz, Syn Boży, jest źródłem nadziei. I kiedy mówię nadzieja, i kiedy mówię o pokładaniu nadziei, to nie jest tego typu nadzieja, że mam nadzieję, że to się stanie. Ojejko, mam nadzieję. No mam nadzieję, no. To nie tego typu, albo nadzieja, że wyjdę i przy samochodzie znajdę 100 złotych, że leży, tak? Mam nadzieję, cały czas myślę, że mam nadzieję. Mam nadzieję, że dzisiaj coś dobrego na obiad zjem. No mam nadzieję, że żona dobrze ugotowała. Mam nadzieję. Nie. Nie o takiej nadziei mówimy. Mówimy o tej nadziei, która jest pewnością oczekiwania, o której mówi autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Nadzieja, która jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przekonaniem o rzeczach niewidzialnych. Jak to może wyglądać? Kiedy coś kupujemy, coś takiego, co wymaga podpisania umowy. Mieszkanie, samochód i trzeba dać przedpłatę. Wielu z Was zapewne coś takiego kupowało, podpisywaliśmy umowę, dawaliśmy przedpłatę. Czy ktoś z Was, kto tak zrobił, poszedł do domu i całą noc nie spał i myślał, czy ja jutro jeszcze to mieszkanie będę miał, czy ten samochód jeszcze będzie mój jutro? No nie. Dlaczego? Bo żeśmy podpisali dokument, bo daliśmy przedpłatę. Nasza nadzieja, że ten samochód, ta działka, czy to mieszkanie, czy co tam innego kupiliśmy, jest nasze, ma solidne fundamenty. To nie jest taka, jak to się mówi, płocha nadzieja. Może będzie, może nie będzie. Przecież nie idziemy następnego dnia do, gdzie tam, nie wiem, gdzie kupowaliśmy ten samochód. Mówimy, proszę pana, czy jeszcze ten samochód jest? Czy mi ktoś jego nie zabrał? Ja kiedyś tak o mojej żonie myślałem. Kiedy ja ją zobaczyłem, to poszedłem do duszpasterza, który tam był razem ze mną na obozie i mówię, słuchaj, co ja mam zrobić, żeby sobie ją zaklepać? Żeby mi jej ktoś nie... Wiecie, no jakoś tak, żeby ją... Żeby... Ja się roześmiał mi tak jak wy oczywiście. I on powiedział, jeżeli to jest osoba, którą Pan stawia przed tobą, to ona będzie, nikt ci jej nie zabierze sprzed nosa. To jest trwała nadzieja właśnie oparta na Chrystusie, a nie na człowieku. Daliśmy zadatek, podpisaliśmy umowę, więc możemy spać spokojnie. Odwrotnie możemy powiedzieć, Jezus dał zadatek, Bóg dał zadatek. A co jest takim zadatkiem w naszym życiu? Dobrze, Duch Święty. On jest zadatkiem czego? Czego jest zadatkiem Duch Święty? Że to wszystko, o czym mówi Jezus i o tym, o czym mówi Słowo, jest pewne. Jest pewne. To jest zadatek tego wszystkiego, co nas oczekuje. On nas wykupił, można powiedzieć, w pewnym sensie śpi spokojnie. Nie musisz każdego ranka wstawać i zastanawiać się, mam nadzieję, nie mam nadziei. Będę zbawiony, nie będę zbawiony. Mam nadzieję, nie mam nadziei. Życie w stresie jest. Więcej jest powiedziane, że ta umowa została co? Przypieczętowana. To jest tak, jak mówię, jak kupiłeś coś, idziesz do sklepu i nie pytasz się, czy jeszcze jest. Jest, bo tam jest twoje zadatek, jest umowa, tak? Nasza nadzieja w Chrystusie ma takie same solidne podstawy. Jesteśmy, to się dokonało, my jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Muszę wam się przyznać do czegoś, co będzie ilustracją, w czym nie powinniśmy opierać nadziei. I tego jeszcze publicznie nie robiłem chyba. Więc proszę mi wybaczyć, ale już jak
dochodzi się pewnego wieku, to już, jak tutaj brat Piotr kiedyś Miller powiedział, mówi, wiesz, mówię, ja już mam 70, to ja już mogę wszystko powiedzieć. Mówi, mi nic nie zrobią. No mnie jeszcze możecie zrobić, ale pokażę wam przykład, gdzie nie należy nadzieję wkładać, w czym pokładać. Ja myślę, że wielu z was tam było. Ja nie jestem tutaj wcale takim jednym wyjątkiem. Otóż w czasie studiów miałem do zdania egzamin z języka hebrajskiego. Nie ma tutaj brata Adriana, który jest studentem w seminarium. Chciałbym powiedzieć, jaki jest hebrajski, każdy widzi. Zaczyna się od tego, że studenci języka hebrajskiego otwierają Biblię nie z tej strony. I od razu, jak ktoś przychodzi na egzamin, no to się nie może zdarzyć, ale gdyby tak się zdarzyło, że otwiera Biblię hebrajską, tak jak mamy Biblię, tak, i my otwieramy z tej strony, to już powinien profesor im powiedzieć, dziękuję bardzo, do widzenia, dlatego że tekst hebrajski otwiera się z tej strony. Wiedziałem, z której otworzyć, spokojnie, i wiedziałem, jakie teksty będą na egzaminie. No ale postanowiłem sobie poprzez różne takie kropeczki, kreseczki, tak bardzo delikatnie oznaczyć ten tekst, żeby wiedzieć, jakie tam są formy gramatyczne. No, słówka jako tako, ale czy to taka forma, czy taka forma. I kiedy poszedłem na egzamin, szło mi całkiem dobrze, aż do momentu, kiedy profesor, wtedy był to profesor Niemczyk, zorientował się, że bardzo dobrze mi idzie. Tak jakoś za dobrze. No i mówi, słuchaj, to może zamienimy się Bibliami. I dał mi swoją, ja tekst otworzyłem i zobaczyłem ciemność. Albo właściwie mogę powiedzieć białą kartkę, kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Tak, jednak on był bardzo wyrozumiały, zachęcił, abym następnym razem przygotował się rzetelnie i po prostu powiedział mu, co umiem, a czego nie umiem, i nie kombinował. I nie pokładał mojej nadziei w tym, że ja go przechytrzę. Niestety ja właśnie położyłem swoją nadzieję na zdanie tego egzaminu w moim sprycie. Jest takie delikatne, takie tylko kropeczka, taka wiesz, kropeczka, że ja właściwie jakbyś ty otworzył, byś nic nie widział, nie? Taka kropeczka tylko tam. W mojej przebiegłości, w moim złudnym myśleniu, że uda mi się jakoś oszukać, jakby nie było wtedy już starego profesora. Tak właśnie jest, kiedy pokładamy w życiu nadzieję w swojej własnej mądrości, w sprycie, w różnych rzeczach, w sobie samych lub w innych. Nadzieję, która nie ma solidnych podstaw, nadzieję, której źródłem, fundamentem nie jest Chrystus. I powiem, proszę bardzo, możesz próbować. Nie zapomnę tego, bracie Pawle, jak otworzył się rynek papierów wartościowych. Pamiętasz? Jaką my nadzieję mieliśmy, że jakie my to pieniądze zrobimy i od razu żeśmy w kolejce się ustawili i tam wykupywaliśmy, co tam, nie pamiętam już co, tak? No i co? No. Ja nie widzę, żeby on jeździł Mercedesem klasy S, a nie jakimś jeszcze tam innym. Po prostu normalnie żyje. Może jakiś tam zysk był, ja straciłem, tak? Ale słuchajcie, miliony ludzi w tym pokładają nadzieję. Nadal. A te wszystkie fundusze skubią nas z każdej strony, jak mogą. Nie ma innej nadziei godnej naszego zaufania, naszego życia, jak tylko Jezus Chrystus. Nie pokładaj nadziei w człowieku, pokładaj tylko w Bogu. W Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale czytamy poważne ostrzeżenie. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Przeklęty jest taki mąż. Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego, dlatego tylko On jest godzien naszego uwielbienia i tylko On jest źródłem naszej nadziei. I na koniec, jeśli Jezus jest Chrystusem i Mesjaszem, to mówmy o tym. Po prostu mówmy o tym. Zwiastujmy, opowiadajmy o Jezusie, że to nasz Odkupiciel, że to prawdziwy Bóg. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale zadaje takie pytanie, jak mają ludzie uwierzyć, skoro go nie słyszeli? A jak usłyszeć bez kogoś, kto im powie czy ogłosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Pozwólcie, że postawię tutaj nam wszystkim wyzwanie. Pierwsze pytanie, kto ma iść? No jasne, kto ma iść. No brat Roman.
Tak? On ma iść. My sobie tu posiedzimy, a niech on idzie, niech on jedzie. Na szczęście nie jest na etacie naszego zboru, ale jeszcze moglibyśmy powiedzieć, my mu za to płacimy. To łaski nie robi. To my mamy iść. Każdy z nas ma iść. Jezus powiedział do wszystkich, idźcie i czyńcie uczniami. Nie tylko do wybranych, nie tylko do niektórych. Po drugie, to zadanie jest dla każdego z nas i o Jezusie może mówić każdy z nas. Powinien mówić każdy z nas, kto go poznał, kto się z nim spotkał i kto doświadczył łaski zbawienia. To jest nasze powołanie. To nie jest powołanie zawodowców. To nie jest tylko dla wybranych. Zobaczcie, co czytamy w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, tak? W drugim rozdziale, 9 wiersz. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, pamiętacie, wybranym, mówiliśmy o wybraniu, tak? Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem do zachowania lub, jak jest napisane, ludem nabytym. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej zdumiewającej, do swego zdumiewającego światła. My jesteśmy powołani do tego, żeby opowiadać, mówić o nim. Oczywiście są wydarzenia, takie jak ewangelizacje, gdzie Bóg posługuje się takimi ludźmi. Ale jest masę, miliony ludzi, do których nie dotrze ewangelista. Ale każdy z nas może dotrzeć do sąsiadów, do znajomych, do tych, którzy z nami pracują. To jest nasze powołanie, aby opowiadać o Jezusie Chrystusie, być Jego świadkiem. To posłanie Jezus sprecyzował przed swoim odejściem na Górze Oliwnej, mówiąc do swoich uczniów, będziecie mi albo moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jeżeli Jezus jest Chrystusem, jeżeli Jezus jest Mesjaszem, tym, który odkupił ciebie, to mów o tym, opowiadaj o tym tym, którzy go nie znają. Na koniec chciałbym zostawić was z taką myślą. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. To są słowa Mesjasza. To są słowa Mesjasza. To są słowa Zbawiciela. Powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko za moim pośrednictwem czy przeze mnie. To świadectwo Jezusa o sobie, że On jest Mesjaszem, posłanym przez Ojca, aby nas pojednać ze sobą. Dlatego ponownie zadaj sobie pytanie, kim jest Jezus? Kim jest Jezus dla mnie? Kim jest Jezus w moim życiu? Czy jest On Mesjaszem? Czy jest On godnym Twojej chwały? Czy Jezus jest jedynym źródłem nadziei i tym, o którym chcę innym mówić? Czy Jezus jest Twoim Mesjaszem i co z tego wynika? Amen.